Halo? Halo? Halo. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sebastian Szczęsny, będę miał wielką przyjemność i zaszczyt poprowadzić to spotkanie z Tomasem Morgensternem, człowiekiem, którego chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. Tak naprawdę osobą, która chyba w bardzo krótkich słowach można powiedzieć tak. Jedna z największych postaci skoków narciarskich w historii tej dyscypliny sportu. Ktoś, kto na drodze swojej kariery stawał milowe kamienie tej dyscypliny, pięknej dyscypliny sportu. Ktoś, kto bez dwóch zdań na stałe wpisał się na karty skoków narciarskich. Jeżeli powiemy, że Tomasz Morgenstern w swojej karierze zdobył 24 medale, jest 8-krotnym mistrzem świata, 3-krotnym mistrzem olimpijskim, 3-krotnym mistrzem świata juniorów, 3-krotnym mistrzem świata w lotach. Jak do tego dodamy jeszcze ewentualnie zdobyty przez niego, wygrano przez niego 59 turniej 4 skoczni, to pokazuje nam, z jak kompletnym i wspaniałym zawodnikiem mamy do czynienia. Kiedy 29 grudnia, ale dobrze pamiętam, 2002 roku w Oberstdorfie na starcie pojawił się swoim debiutanckim skoku w zawodach Pucharu Świata skoczek, chyba nikt nie przypuszczał, że 2 tygodnie później wygrał pierwszy swój konkurs Pucharu Świata. A tak się stało. W ten sposób potoczyła się ta wspaniała, znakomita kariera wielkiego, absolutnie wielkiego sportowca, któremu w tym momencie oddamy już głos. Tomasz, pierwsze pytanie takie do Ciebie. Które życie było trudniejsze? Skoczka, czy teraz te parę miesięcy, no 2 lata, bo kiedy tak naprawdę wpadłeś troszeczkę inny wir? Schwierig zu sagen, das Leben ist schwieriger. Das Leben im Skispringen war sehr, sehr schön. Ciężko jest powiedzieć, które życie było cięższe. Życie skoczka jest bardzo męczące. Jest sehr, sehr schöne Zeit und Skispringen oder generell Sport ist eine gewisse Art von Lebensschule. Sport jest niesamowicie fajną szkołą życia, bardzo fajnym momentem, sposobem spędzania czasu. Und ich konnte sehr viel oder mich sehr weiterentwickeln, viele große Erfolge feiern und bin sehr stolz, eine solche Karriere zu haben. Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem mieć taką karierę, że odnosiłem tyle sukcesów, miałem dzięki sportu mogłem tak wiele się nauczyć. Jetzt hat sich natürlich einiges geändert, seitdem 16-17 Monate. Od 16-17 miesięcy się wiele się zmieniło. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben jetzt, aber ich genieße es sehr, bin sehr viel unterwegs und freue mich auch jetzt wieder hier in Zerfobanien. Jest to inne życie, w którym bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że mogę też na przykład być z Wami tutaj zakupanym. Mam nadzieję, że będę miał słyszany. Nie, po prostu mikrofony z góry nie zadzwonię. Oczywiście po to jak myślałem. No to może, tak, to może przy mikrofonie będzie lepiej, też przedstawię nasze sytuacje. Tomasz, przejdźmy do książki, która powstała, Moja walka o każdy mecz. Kiedy wczoraj mieliśmy okazję zamienić parę słów w pewnej komentatorskiej, powiedziałem Ci, że czytałem wiele sportowych autobiografii, a Ty powiedziałeś, że to nie jest autobiografia. Ja, es war mir wichtig, dass es keine Autobiografie wird, weil ich wollte nicht alles, was ich irgendwo wie im Internet steht oder auf Wikipedia, nur einmal dieses Buch verfassen. Nie chciałem, żeby była to czysta autobiografia, ponieważ nie chciałem spisać po raz kolejny rzeczy, które można odczytać w internecie bądź też na Wikipedii. Das Buch handelt eigentlich vom Aufwachen in Frankfurt nach meinem schweren Sturz in Ulm bis hin zu meinem letzten Sprung in Innsbruck. Książka skupia się tak naprawdę od chwili obudzenia się w szpitalu po wypadku w Ulm aż do mojego ostatniego skoku w Innsbruck. Und dazwischen habe ich halt immer so Traumphasen, wo ich über gewisse Dinge, die mich emotional beschäftigt haben, in meiner Karriere, die arbeite ich auf in diesem Buch. Oczywiście pomiędzy mam takie fazy, w których zawieram myśli moje o rzeczach, które w mojej karierze, w moim życiu były ważne. Und so war es in dieser Art und Weise eine gute Chance und Möglichkeit, eben meine Karriere als Skispringer mit diesem Buch richtig zu beenden und schaue in die Zukunft in einem anderen Weg.
w ten sposób miałem możliwość zakończenia mojej kariery i dzięki temu mogłem pisać i tak naprawdę teraz mogę spojrzeć w przyszłość na całkiem nowe życie. Tomasz, książka zaczyna się, może nie będziemy tutaj oczywiście przytaczać całej książki, tylko mam wrażenie, że wszyscy już ją przeczytali. Natomiast może są osoby, które tego jeszcze nie zrobiły, dlatego jak to mówią, mówi się obecnie, nie będziemy spoilerować, tak? Nie będziemy mówić, co jest w książce. Natomiast książka zaczyna się w bardzo nietypowy sposób, no oczywiście jesteś w szpitalu i jak gdyby zaczyna się w ogóle ta cała historia twoja. Przez pryzmat upadków pojawia się twoja kariera cała. Natomiast skąd w ogóle pomysł? Kiedy powstał pomysł na pisanie tej książki? Kto cię do tego natknął? Czy to już było wcześniej, czy to dopiero właśnie pod koniec twojej kariery wpadłeś na taki pomysł, żeby stworzyć takie dzieło? Ja, die ersten Gedanken, ein Buch zu schreiben, sind im Frühjahr 2015, in der ersten Hälfte 2015 entstanden. Pierwsze plany na pisanie biografii urodziły się tak naprawdę w pierwszej połowie 2015 roku. Und dann haben wir ein Konzept erstellt, wie das Buch ausschauen sollte. Stworzyliśmy koncept, który opisywał, jak ta książka powinna wyglądać. Ja, und haben dann über einige Monate dieses Buch in dieser Art und Weise verfasst. Und für mich war es eben wichtig, dass es keine Biografie wird, sondern in die Richtung eines Romans, einer Geschichte geht. W ten sposób chcieliśmy właśnie przejść do realizacji konspekt i ważne dla mnie było, żebyśmy napisali nie biografię, jednak książkę, która byłaby raczej w formie powieści. Ja jednak się będę upierał, że to jest swoistego rodzaju sportowa biografia, którą napisałeś. Tomasz, kiedy powstawała ta książka, wracałeś ponownie do tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce podczas całej twojej kariery. Czy dla ciebie osobiście któryś fragment, któryś moment tej książki jest rzeczywiście taki szczególny? Ja, es war natürlich sehr speziell eben über ja, gewisse Dinge, die mich einfach beschäftigt haben, nachzudenken, richtig in die Tiefe zu gehen. Ważne było, żebym mógł tak naprawdę do rzeczy, które są dla mnie ważne, żebym mógł się w niej zagłębić. Und, aber es war gut, es war eine Art Aufarbeitung vieler emocjonalnych Geschichten. Było to taki sposób na poradzenie sobie i załatwienie wielu emocjonujących historii. Ja, und insgesamt bin ich sehr, sehr stolz, dass es dieses Buch gibt, speziell auch in polnischer Version. Macht mich sehr, sehr stolz und bardzo się cieszę, że ta książka powstała, w szczególności również w języku polskim, że jest wydanie polskie. Jestem z tego bardzo dumny. W Austrii, z tego co wiem, jest w dziesiątce najlepiej sprzedających się książek. Myślę, że podobnie będzie w Polsce. Słuchaj, opisujesz wiele sytuacji tutaj różnych, z życia kadry, z życia ze stołu, kontakty między osobami. Czy ty konsultowałeś z nimi to, co będziesz opisywał? Chyba Grigor. Sag mal über Grigor, ne? Nein, im Großen und Ganzen, ich habe das Buch ja mit Michael Roscher geschrieben, ein Kommentator von Skisprung-Kommentator des ORF. Napisałem to z panem Kommentatorem, który są w telewizji ORF. Wir haben das eigentlich zu zweit mal grundsätzlich verfasst und dann natürlich im gesamten dann auch mit Hans und mit dem Verlag dann ja, in richtige Form gebracht und dann ist dieses Werk entstanden. Pełną formę stworzyliśmy razem właśnie z Michałem, później dużo spraw zostało umówionych różnie z menadżerem Hansem oraz zostało umówione również z wydawnictwem. W głównym kanclu mamy ja to wiert, wie dieses Buch dann so in dieser Art und Weise verfasst. Czyli za wygląd tej książki tak naprawdę można powiedzieć, że odpowiadają cztery osoby, cztery strony.
Sam powiedziałeś, że jest to książka, która ma być troszeczkę inna, że to nie jest autobiografia, że znajdziemy tutaj coś, czego nie znajdziemy w Wikipedii, w internecie i tak dalej. Dlatego też pytałem, bowiem odkrywasz tutaj poniekąd też tajemnicę zespołu austriackiego, coś, czego do tej pory tak naprawdę mogliśmy się domyślać, ale nikt tego wprost nie powiedział. Ja, es war mir natürlich wichtig, meine Sicht der Dinge in diesem Buch zu niederzuschreiben, zu präsentieren. Ważne było, żebym przedstawił w tej książce, opisał moje spojrzenie na tą sprawę. Das war natürlich immer ein großes Thema in den Medien bezüglich unseres Teams, bezüglich Gregor, Trainer und mir. Das ist ein Teil des Buches, was mir auch wichtig war, eben meine Sicht der Dinge zu präsentieren und zu niederzuschreiben. W mediach dużo mówiono o naszych stosunkach moich z trenerem, z Gregorem, wewnątrz drużyny i bardzo ważne dla mnie było, aby zaprezentować w tej książce właśnie mój punkt widzenia całej sytuacji. Tomasz mówi, że to jest jakby rozliczenie swojego sportowego życia, podsumowanie kariery. Natomiast nie chce mi się w to wierzyć, że Tomasz Morgenstern może żyć bez kotna. Doch, ich glaube schon, dass ich ohne Skispringen leben kann. Wydaje mi się, że mimo wszystko potrafię żyć bez skoku. Ich bin zwar gerne natürlich auf der Schanze und schaue meinen ehemaligen Kollegen sehr gerne zu. Chętnie spędzam czas na skoczni, przyglądając się moim byłym kolegom. Und natürlich wird Skispringen immer in meinem Herzen sein und ein Teil von mir. Skoki oczywiście będą zawsze w moim sercu, będą częścią mojej osoby. Freue mich jetzt schon, wenn ich wieder zurück nach Zakopane komme. Już się nie mogę doczekać, kiedy znów wrócę do Zakopanego. Tak, Zakopane to zawsze jest. A my byłeś tu zjadł. Zakopane jest zawsze magicznym miejscem i wyjątkowym punktem, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Tomasz, a powiedz tak szczerze, ale tak naprawdę szczerze, kiedy stoisz z boku, bo powiedziałem Ci teraz i podczas ostatniego turnieju, który skoczni, kiedy siadałeś na belce startowej, kiedy obserwujesz z boku, naprawdę nie ciągnie Cię do tego budry na tych dalekach, tak? Das ist eine gemeine Frage. Natürlich reizt es mich, von der Schanze zu springen, wenn solche Bedingungen sind wie gestern zum Beispiel. Oczywiście, odczuwam pewną chęć, wolę skoku, jak na przykład są takie warunki na skoczni wczoraj. Aber wenn ich länger darüber nachdenke und wenn ich weiß, wie viel dahinter steckt. Jednak jeśli dłużej się nad tym zastanawiam i tak naprawdę świadomie sobie, ile za tym stoi. Richtig erfolgreich zu sein und ile trzeba zrobić, żeby naprawdę sukces odnieść? Richtig gut zu springen. Skakać naprawdę dobrze. Dann ja, weiß ich, wie viel man aufbringen muss und opfern muss und auch riskieren muss. Wiem, ile trzeba się poświęcić, ile zaryzykować, ile z siebie dać. Deshalb bin ich froh, dass ich das von der Seite eben anschauen kann. Bin sehr beeindruckt, was die Athleten heuer leisten, speziell Peter Fels momentan. Cieszę się, że mogę to oglądać z boku, obserwować i podziwiać, co atleci, którzy obecnie prezentują, w szczególności teraz Peter Press. Ja, Paweł, ja bym jestem sehr gefreut über den zweiten Platz unserer Mannschaft und den dritten Platz der polnischen Mannschaft. Wczoraj bardzo cieszyłem się z drugiego miejsca mojej drużyny oraz drużyny Polski. Ja, ich hoffe, dass unsere Jungs in Zukunft bei dem ersten Weltcup-Sieg dieses Jahres gefangen. Mam nadzieję, że w przyszłości, w najbliższym czasie nasi chłopacy w końcu odniosą pierwsze zwycięstwo Pucharza Świata drużynowo. Czego oczywiście bardzo serdecznie życzymy. Natomiast zanim oddamy głos Państwu, to stanie się dosłownie za moment. Ostatnie pytanie z naszej strony, pytanie złożone z dwóch pytań. Andreas Goldberger ubiera narty i skacze, mimo że kariera rzeczywiście zakończy. Martin Koch także pojawia się. Czy gdzieś tam, prywatnie, zupełnie, bez publiczności, bez nikogo, może nie na skoczni w kuli, ale zupełnie gdzie indziej, na mniejszym wiecie, Tomasz Morgenstern ubierze narty i tak dla własnej przyjemności sobie skoczy? Nein, ehrlich gesagt, brauche ich das nicht.
Szczerze powiedziawszy, nie potrzebuję tego. Wenn ich will, dann ziehe ich mir meine Alpinski an und gehe auf die Skipiste und springe dort über meine Landeshügel drüber. Tak naprawdę, jeżeli chcę, to zakładam narty klasyczne i zjeżdżam sobie i wtedy, wówczas przeskakuję jedną czy dwie górki. Ale jest für mich nicht wichtig jetzt, als Hobby auf die Schanze zu gehen und Fußball zu spielen. Dla mnie nie jest ważne, że jako hobby mam teraz zjechać, iść sobie na skoczni i skoczyć w dół. Weil ich habe Skispringen einmal in der richtigen Professionalität gemacht und auch beherrscht. Ponieważ w pewnym czasie wykonywałem i opanowałem skoki w domu w profesjonalnym wydaniu. Und deshalb wäre es eigentlich demütigend mit 10 Stundenkilometer hier vorbeizufahren, wo ich mir damals die Ski angeschnallt habe. Tak naprawdę upokarzające by było, gdybym prędkością 10 km na godzinę zjeżdżał w dół w miejscu, gdzie tak naprawdę zapinałem sobie narty. Aber ich habe eine neue Leidenschaft jetzt gefunden mit den Hubschrauberfliegen. Jednak znalazłem teraz nową pasję w postaci lotów helikopterem. Und das beeinflusst sehr mein Leben und da will ich mich auch weiterentwickeln und in Zukunft ein besserer Pilot. Tak naprawdę wpływa to bardzo mocno na moje życie. Chciałbym w przyszłości się w tym kierunku rozwijać i odnosić sukces. No Tomasz już był w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata. Helikopterowy Mistrzostw Świata w Zielonej Górze startował. Jak Tomasz Morgenstern pojawia się w kategorii rookie, a więc tego początkującego, to tak troszeczkę dziwnie brzmi, jeżeli tak doświadczony sportowiec, no, ale w każdej nowej dyscyplinie stawia się pierwszy sprawy. Szanowni Państwo, głos należy po naszym spotkaniu tutaj nie będzie możliwości rozmów indywidualnych jeden do jednego, dlatego jest w tym momencie szansa do tego, żeby zadawać pytania Tomasowi odnośnie autografu, podpisywania książek. Zapraszamy do Piekiełka, tam później będzie też spotkanie z kibicami i tam będzie duży czas poświęcony do tego, żeby książki, zdjęcia ewentualnie podpisać. Także głos należy w tym momencie do Państwa. Czy są jakieś pytania? Polskie Radio Kolej. Takie pytanie. Swego czasu na Krupówkach w małej kawiarence były spotkania z znanymi w ogóle ze skoczkami. Swego czasu pamiętam, spotkaliśmy się z panem. Miesiąc czy dwa miesiące później został pan mistrzem świata. Wtedy też Simon Aman czytał Karego Pottera w języku polskim. Czy pamięta pan, kiedy to było? I czy były fajne spotkania? Myślę, że fajne. Witamy. Ich kann mich an die Geschichte erinnern, dass Simon Amann dieses Buch gelesen hat. Mogę sobie, przypominam sobie historię, że Simon Amann czytał taką książkę. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann das war, wo das war. Nie jestem w stanie sobie tak przypomnieć dokładnie czasu i miejsca. Wtedy zdobył Mistrzostwo Świata za chwilę, po skokach. Pierwsze Mistrzostwo. Das ist 2011. W 2011 to było? Chyba szybciej. Nie, 2005. 2005. Nie, tak w panem. W radiu, tak. Tomek Zimo prowadził te... Mistrzostwo Świata jest zablokowane. Lol. Mam dwa pytania. Po pierwsze, czy po karierze skoczka zostały panu jakieś stałe, wciąż aktualne dolegliwości zdrowotne? Zwłaszcza po tych upadkach. Nein, ich habe keine gesundheitlichen Beschwerden, mir geht es gut, Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar dafür und schau ja. Ich bin stolz darauf, dass wir eine zweite Chance haben.
Nie odczuwam żadnych dolegliwości. Jestem zdrowy, dzięki Bogu. I jestem szczęśliwy, że miałem możliwość tutaj dalej w takiej formie być. A drugie pytanie do pana jako medalisty igrzysk lotniczych. Jak celny jest medal igrzysk lotniczych w stosunku do medalu olimpijskiego w Słowach dla Gwiazdy? Ja, für mich persönlich ist natürlich die Olympiamedaille und das olympische Gold natürlich das Wichtigste und das Größte, was man Sportler in der Karriere erreichen kann. Dla mnie najważniejszym oczywiście medalem jest medal Igrzysk Olimpijskich. Jest to najwyższe odznaczenie, moim zdaniem, które jakiś sportowiec może otrzymać. I jak się do tego ma medal Igrzysk Olimpijskich? Maleńki czy taki pozorny? Er meint über Hubschrauber, glaube ich. Über Hubschrauber, meine. O helikopterze myślał ten pan. O lotniczych z Zielonej Góry. Nie, nie. Nie robił operacji. Za polską załogą. Ja, wir haben bei den World Air Games auch eine sehr, sehr schöne Medaille bekommen. Natürlich war sie um einiges kleiner wie die Medaille von den Olympischen Spielen. Aber im Großen und Ganzen geht es um die Sache und ja, die Medaille steht einfach für etwas Besonderes. Und ich bin stolz darauf, dass wir beide, dieser Stefan, den Kugellos hier bei den World Air Games und dass wir jestem bardzo dumny z tego medalu. Nie jest on o wiele mniejszy wielkością od medalu, jaki otrzymuje się z Igrzysk Olimpijskich. Zajmuje on jednak szczególne miejsce. Jest dla mnie bardzo ważny. Oczywiście w tym momencie chciałbym podziękować mojemu kopilotowi Stefanowi, z którym wspólnie zdobyliśmy brązowy medal. Stefan, mam pytanie do ciebie. Tomasz tego w ogóle nie będzie słyszał. Skoki narciarskie to jest wybitnie indywidualna dyscyplina sportu, gdzie tak naprawdę skoczek jest sam dla siebie, pomijając oczywiście przygotowania, trenera, ale on sam decyduje o wszystkim. Stefan, powiedz, jak wygląda współpraca z taką indywidualnością, jaką jest Tomasz Morgenstern? Trudno polega na tym, że tak naprawdę Tomasz siedząc nie ma żadnych usterek, który mógłby widzieć, jak się porusza. Mamy zaczepione ciężar i musimy dynamicznie się poruszać. Und ich habe die Türe ausgebaut, habe meine Augen unten bei der Last, je schneller wir fliegen, umso weiter ist die Last. Tak naprawdę w momencie, kiedy nie mamy wbudowane drzwi, ja za Tomasa zerkam na dół i opowiadam, jak mam lecieć. So, ich bin das Auge und kommuniziere mit Thomas und er bietet die Maschine. Ja jestem oczami, porozumiewam się z Tomasem, który kieruje helikopterem. Das Ganze simuliert wie im Rettungsfliegen oder bei der Brandbekämpfung die Arbeitsfliegerei nur im schnellen sportlichen Sinne. Tak naprawdę jest to symulacja lotów ratowniczych bądź też gaśniczych, symulowana w dużo szybszym czasie
w warunkach sportowych. Was ich noch erwähnen will, liege Hubschraubermeisterschaften schon seit 12 Jahren. O czym chciałbym wspominać? Mistrzostwa świata w locie helikopterem biorą mi udział już od 12 lat. Bin selbst als Pilot tätig gewesen, auch mit einem Co-Pilot. Sam jako pilot również brałem w tym udział, miałem wówczas swojego partnera. Was ich gleich bei Thomas erkannt habe, co jednak od razu, bo rozpoznałem Tomasa, ist die extrem sportliche Einstellung. Jest nastawienie na taki sport ekstremalny. Was im Training schon, also die Professionalität und die Zielorientierung. Jeżeli chodzi o profesjonalność, podczas treningu i taka orientacja się na jasny, ścisły cel. Und natürlich die mentale Stärke beim Bewerb selbst, um eben die Leistung abrufen zu können. I oczywiście mentalna siła podczas samych zawodów, aby właśnie wszystkie umiejętności przywołać podczas zawodu. Und darum sind wir als neues Team zusammengegangen. Dlatego zeszliśmy się jako nowy team. Und Erfolge haben sich schon eingestellt in kurzer Zeit. W bardzo krótkim czasie udało nam się osiągnąć pewien sukces. Also kannst du mir erwähnen, den Juniorenweltmeister dieses Jahr, also letztes Jahr 2015. No, mistrz świata juniorów w zeszłym roku 2015. Und bei den World Air Games ist die Olympiade der Luftfahrt ist. Oraz World Air Games, która tak naprawdę jest olimpiadą sportów lotniczych. Die 2015 eben in Dubai stattgefunden haben, haben wir zusammen gleich die große Medaille gemacht. Która miała miejsce w 2015 roku w Dubaju, od razu z miejsca zdobyliśmy brązowy medal. Unser Ziel ist eben Führer in der Hubschraubermeisterschaftsliga Reich Russland. Naszym celem jest przodowanie podczas mistrzostw świata w lataniu w Rosji. Und wir werden nächstes Jahr mehrere Male die Russen besuchen, sind unsere Freunde. W najbliższym roku wiele razy odwiedzimy Rosję, więc to są to nasi przyjaciele. Und intensives Training dort vollziehen und wir hoffen unsere Performance bis an die Spitze. Tam będziemy intensywnie trenować i mam nadzieję, że nasze osiągnięcia zaprowadzą nas na sam szczyt. Stefan, to powodzenia oczywiście i tego, tej drogi na szczyt z Tomasem, to będzie proste naprawdę. Kolejne pytanie od Państwa, proszę. Tomas sam. Tak jest. Mateusz Krów, sport.pl. Chciałbym zapytać, czytałem, Tomas, pisałeś sporo o tej twojej zależności, czy tam motywacji względem Gregora Schierenzauera. Gregor teraz pauzuje. Czy to nie jest trochę tak, że jeden bez drugiego po prostu nie tyle nie istnieje, co po prostu ma problem z tym, aby odnaleźć jakąś motywację. Jak ty to widzisz? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist für Gregor, dass ich nicht mehr in der Mannschaft bin. Nie wydaje mi się, że dla Gregora jest problemem, że nie jesteśmy już wspólnie w jednej drużynie. Er hat genügend andere Kollegen, die ihn fordern und gezeigt, wo es lang geht. Ma wystarczającą ilość współtowarzyszy, którzy go wspierają, napędzają go i motywują. Ja, Gregor macht jetzt eine Pause, hat seine Saison beendet und wird seinen Weg weitergehen. Es ist seine Entscheidung und ich bin mir sicher, er wird wieder zurückkommen. Teraz przerwał, tak naprawdę robił sobie przerwę. Jestem pewien, że wybrał tą drogę świadomie i w przyszłości wróci. Można? Czytałem w książce, że ten ostatni skok, który był podczas treningu oddany, którym czułeś się bardzo niepewnie, który prawdopodobnie zadecydował o twojej decyzji. Jak to się ma do latania helikopterem podczas niepewnych manewrów lub ten? Czy to ma jakiś wpływ na ciebie, czy to jest po prostu całkiem inna sprawa? No, es ist natürlich eine ganz andere Sache. Nie, jest to tak naprawdę całkiem inna sytuacja. Aber es war natürlich das Gefühl am Anfang, also die ersten Monate nach meinem Sturz, wenn ich wieder zurück im Helikopter war, ein bisschen mehr ängstlich. Czyli
rzeczywiście w momencie, kiedy skończyłem ze skokami, kiedy wróciłem, przeszedłem do kokpitu, to tak naprawdę były chwile, w których byłem bardziej odczuwałem strach. Aber ich habe jetzt seit meinem Sturz sehr viele Flugstunden absolviert, sehr viel trainiert, sehr viel geflogen und fühle mich sehr, sehr sicher jetzt. Danke. Od czasu, kiedy zrobiłem upadek, tak naprawdę odbyłem wiele godzin lotów, trenowałem bardzo dużo i tak naprawdę teraz czuję się pewny i nie odczuwam strachu. Szanowni Państwo, dziękujemy pięknie za spotkanie tutaj. Zapraszamy oczywiście do Piekiełka. Za kilka chwil spotkamy się również z kibicami. Tomasz, bardzo dziękuję. Dziękuję.